motywacyjnego i dzisiaj opowiadamy o automatyzacji w rekrutacji i employer brandingu. Ten temat chciałam właśnie poruszyć, ponieważ ostatnio zaczęłam się interesować tym, że bardzo mało się o tym mówi, tak? I jeżeli komuś wspominam o tym, że można coś zautomatyzować, że pewne procesy można robić, nie trzeba robić z palca, to wszyscy się dziwią i postanowiłam jakby porozmawiać o tym z osobami, które już tą automatyzację wykorzystują w swoich firmach i zaprosiłam Kasię i Adriana na dzisiejsze spotkanie. Chciałabym, żebyście się teraz szybko przedstawili, powiedzieli coś o sobie i jak to się stało, że właśnie macie. W czym wykorzystujecie tę automatyzację? O tak, w jakich firmach, na jakich stanowiskach? Kasia, zaczniesz? Dobra, pewnie. Ja sobie pracuję już prawie 2,5 roku w NetGuru jako Senior Recruitment Specialist. No i automatyzacje tak u nas też wchodzą coraz szerzej. To nie było też tak, że one już były, jakie tutaj, znaczy były, ale generalnie te automatyzacje w rekrutacji tak są jeszcze odkrywane. Mamy tę akurat tutaj przyjemność, że mamy świetnych też deweloperów, designerów i ludzi technicznych w NetGuru, więc też trochę pomagają czasami z niektórymi rzeczami i możemy sobie tutaj współpracować. Też super zajawkowe jest to, że po prostu od nich mamy też wgląd w to, co by im jeszcze w pracy też pomogło, bo oczywiście w tych rekrutacjach technicznych nas wspierają. Nie wiem, czy już mam mówić co, chyba później dopiero mówić tak, o tym, co będzie się, tak? No dobra. Stawić po zdaniu. To tyle o mnie. Tak, nam się uśmiecha. Też tak, cześć, Adrian z tej strony. Ja od 8 lat współtworzę Trafit, czyli z firmy, która tworzy własny system rekrutacyjny i automatyzację wykorzystujemy w kilku aspektach, bo oczywiście wykorzystujemy ją jakby w naszym systemie rekrutacyjnym, aby ułatwić trochę życie rekruterom, plus oczywiście w naszych własnych procesach rekrutacyjnych. Tak naprawdę najczęściej to jest tak, że testujemy coś na sobie i weryfikujemy, jak to działa w życiu, jeżeli chodzi o nasze rekrutacje i jeżeli to ma sens, to potem wdrażamy to szerzej do systemu. Super, fajnie, czyli działacie w drugą stronę zazwyczaj, tak? Czyli możecie sami przetestować i później użyć przy produkcie. Myślę, że to jest fajne. I to, co chciałabym na początku też zrobić, żebyśmy wszyscy mówili jednym językiem i żebyśmy wszyscy rozumieli, czym jest w ogóle automatyzacja dla was, tak? Czyli pogadajmy, zdefiniujmy to sobie pokrótce. Plan jest taki, że po tej definicji też porozmawiamy trochę o tym, dlaczego zdecydowaliście się na automatyzowanie procesów, jaka była ta historia, czy jakby jesteście już teraz z tyłu głowy, patrzycie na te procesy, że okej, musimy, jakby patrzymy pod to, żeby dało się wszystko zautomatyzować, czy może to jest tylko taki proces, którego się uczycie. Później będzie największa, najdłuższa część, takie mięso, czyli właśnie, które procesy zautomatyzowaliście, listę plus wasze przykłady. Wiem, że tutaj zarówno Kasia, jak i Adrian już mają przygotowane dokładnie prezentację, żeby wam pokazać, jak te automatyzacje wyglądają od wewnątrz i też mam nadzieję, że uda nam się zebrać taką listę dobrych praktyk, na co trzeba uważać, czy może były jakieś błędy albo lessons learned, żeby się ustrzec przed popełnianiem właśnie błędów i nauczyć na czyichś innych może. I to, co też jest ważne dla was, słuchacze moi drodzy, to w piątek o 8:45 w naszej społeczności marketingu rekrutacyjnego zrobimy sobie taki brainstorm zamknięty, gdzie każdy z was będzie mógł się odezwać, przyjść, pogadać, zapytać się jeszcze coś odnośnie tych automatyzacji. Ja na pewno będę, Kasia, Adrian tutaj jeszcze też mam nadzieję, że do nas dołączą i to będzie taki tak zwany follow-up, gdzie będziemy mogli sobie podyskutować na żywo. Tego follow-upu nie będziemy nagrywać, to będzie taka jednorazowa szansa. To dzisiejsze spotkanie będzie nagrane, będzie udostępnione prawdopodobnie na naszym Slacku, być może na LinkedInie gdzieś, nie wiem, zobaczymy, dogadamy się. Także wracając do tematu, dlaczego zdecydowaliście się na automatyzowanie procesów? Skąd to wyszło i jak do tego teraz podchodzicie? Kasia? Dlaczego? Bo to ułatwia pracę. To są w ogóle, wiecie, wszystkie jakby takie zadania, akcje, które możemy przeprowadzić przy użyciu, nie wiem, jakichś systemów, aplikacji, nowych technologii, sztucznej inteligencji, które odciążają tak naprawdę człowieka, usprawniają, przyspieszają pracę. Generalnie wiele, ja tak jak sobie myślałam o tym webinarze, to stwierdziłam, że jest wiele takich automatyzacji, z których już
wszędzie korzystamy, nie tylko w rekrutacji czy tam employer brandingu, w których sobie może nawet nie zdajemy sprawy, bo tak jak sobie o tym myślałam, to przecież na przykład autoresponder w Gmailu czy w jakimkolwiek innym mailu też jest automatyzacja. To są takie naprawdę czasami banalne przykłady, które po prostu już tak weszły w życie, że już nawet o nich nie myślimy, że to jest jednak automat. A tak jest, no ale generalnie tak, no jakby podstawą jest to, że ułatwiają pracę, przyspieszają wiele procesów, też pomagają na przykład w tym, nie w rekrutacji, żeby gdzieś tak jak tak to powiem, wszyscy byli on board czy on the same page, bo na przykład jeśli wskakuje nam jakaś przypominajka o jakimś kandydacie, czy nie wiem, dokumencie do wypełnienia na kanał Slackowy, to wszyscy mają do tego dostęp, jeszcze z jakimś hirem czy channel, to już w ogóle nie powiedzą mi później, że nie widzieli, ups, tylko wszyscy właśnie to widzą, więc no, po prostu mega, mega usprawnienie i też taka dostępność informacji. Okay. Z mojej strony pewnie warto było w sumie odczarować temat automatyzacji, bo to jest takie pojęcie, które często kojarzy się ludziom z jakimś procesem, który jest odczłowieczony, czy nie, jakby nie ma tam ingerencji ludzkiej i to jest coś złego na przykład. Tak? Więc jakby warto faktycznie podejść do automatyzacji sensownie, że to nie jest coś, co zastępuje człowieka w pełni, albo być może zastępuje nawet, ale w takich właśnie, powiedzmy, powtarzalnych czynnościach, gdzie ta wartość pierwiastka ludzkiego za bardzo nic nie wnosi, czyli faktycznie pewne rzeczy, które można usprawnić, można zautomatyzować i na tym nie ucierpi jakby druga osoba, czyli kandydat, czy sam proces, warto zdecydowanie to robić. Więc faktycznie warto o tym pamiętać, że nie ma nic złego w automatyzacji, jeżeli ona jest oczywiście robiona sensownie. I tu jakby automatyzację w rekrutacjach można podzielić na pewne różne etapy, o których zaraz wspomnimy. Natomiast z mojej strony automatyzacja pewnie, tak jak też Kasia wspomniała, no, ułatwia pewne rzeczy. Możemy pewne powtarzalne czynności właśnie zautomatyzować i dzięki temu jakby tak naprawdę też skupić się na czymś innym, gdzie ten jakby czynnik ludzki jest istotny. Tak? Więc nawet jeżeli mówimy o procesie rekrutacyjnym, to pewne rzeczy sobie automatyzujemy, gdzie żadnej wartości my jako ludzie nie wnosimy. A dwa, u mnie background jest taki też, że jestem osobą jakby techniczną po studiach IT i ludzie techniczni z natury są bardzo leniwi, więc jakby my jako osoby techniczne mamy powtarzalne pewne rzeczy do robienia, to szukamy jak najszybciej opcji, żeby tego nie robić, żeby to właśnie zastąpić czymś innym. I to pewnie też jest taka wartość, szczególnie właśnie w software house'ach, która jakby też ludzie techniczni wnoszą, jeżeli chodzi właśnie o automatyzację pewnych działań rekrutacyjnych. Ja jeszcze od siebie dodam, pamiętam, że jak zaczęłam się interesować tym tematem, to automatyzacja dla mnie pomogła odkryć też, co można zautomatyzować, tak? Bo te narzędzia do automatyzacji mają już gotowe workflowy, czyli właśnie pokazują, że można Gmaila na przykład z ATS-em połączyć, że można ATS-a połączyć z MailChimpem czy z jakimiś innymi platformami. I tutaj one też mi poszerzyły zakres takiej wiedzy, jak my możemy się komunikować na przykład z kandydatami, bo tutaj mówię o automatyzacji właśnie z kandydatami dokładnie i wtedy dowiedziałam się, że możemy wysyłać sekwencje te mailowe jedną po drugiej, że jak ktoś się zapisze do naszego talent poola, to już właśnie będzie dostawał na bieżąco te informacje i okej, jakby możemy o tym wiedzieć, bo na przykład jesteśmy z salesów albo z marketingu i znamy się na tym, na właśnie na tych lejkach i na tym utrzymaniu zaangażowania, ale jeżeli nie mamy takiej wiedzy, no to te narzędzia też potrafią nas tego nauczyć, więc warto, warto w tym kierunku pójść. No i mam takie pytanie do Was, co udało Wam się zautomatyzować do tej pory, jakby może od czego zaczęliście, a co najbardziej skomplikowanego udało Wam się wprowadzić? Kasia? Ojej, no tak sporo tego jest w sumie, bo tak, może zacznę w ogóle od tego ATS-a, na którym my pracujemy. Więc jest bardzo dużo jest wewnątrz tam już możliwości, bo możemy na przykład wysyłać, tak jak w sumie sama wspomniałaś, jakieś automatyczne wiadomości do kandydatów, na przykład po tym jak zaaplikują, po tym jak ich przesuniemy na kolejny etap w tym pipeline, który tam mamy. Są też dostępne takie, jak my to mówimy, templatki wiadomości, które sobie można jeszcze po prostu customizować, ale tylko ich fragmenty, więc tak naprawdę większość wiadomości jest po prostu wysyłana
trochę, jak to brzydko mówię, kopiuj, wklej, ale już po prostu z takiej templatki. Nawet jeśli wysyłamy, nie wiem, feedbacki do kandydatów, to powiedzmy początek i koniec tej wiadomości są takie same, natomiast tylko sobie tutaj uzupełniamy już tak typowo pod kandydata ten feedback. Co jeszcze? No jest też sporo możliwości łączenia, też już w sumie krótko o tym wspomniałaś, łączenia tego ATS-a z innymi aplikacjami, na przykład ze Slackiem, gdzie tutaj też mamy na przykład powiadomienia o tym, że na przykład kandydat uzupełnił jakieś zadanie i Dewie, proszę, sprawdź. Albo że kandydat jest gotów, umówił się na przykład na rozmowę techniczną i wyskakuje nam jeszcze data. Albo że kandydat, na przykład przesuwamy kandydata na, nie wiem, ten proces weryfikacji języka angielskiego i wtedy tutaj nasz audytor językowy też dostaje notyfikację o tym, więc no już tam samo to narzędzie daje sporo możliwości. Na Slacku też jest bardzo dużo możliwości do automatyzacji, bo można sobie te boty ustawić, które też gdzieś tam dają przypominajki. No tutaj nawet ja korzystam też z takich automatyzacji, jakie daje LinkedIn rekruterski, na przykład, bo to też jest masa automatyzacji, masa takich rzeczy, które bazują na gdzieś tutaj filtrach, które sobie możemy ustawiać, są możliwości przenoszenia tych potencjalnych kandydatów również do ATS-a, są możliwości wysyłania wiadomości, nawet takich, jak to się mówi, bulk messages, z czego ja nie korzystam raczej, bo nie lubię, ale jest taka możliwość i w niektórych przypadkach to się pewnie gdzieś tam sprawdza. No więc jak tak sobie właśnie analizowałam, to naprawdę to jest taka w sumie niekończąca się lista tych automatyzacji, które już istnieją i które faktycznie usprawniają bardzo pracę rekrutera. A pozwól się, że zapytam, a taka jedna automatyzacja, którą jakby faktycznie odczułaś, że okej, nareszcie nie muszę tego ręcznie robić, było coś ostatnio takiego? Tak, to na przykład była automatyzacja, która łączyła Workable ze Slackiem, kiedy nie musiałam wysyłać na przykład poszczególnym już tutaj osobom technicznym przypominajek albo imienia i nazwiska i linku do konkretnej osoby i jeszcze wytłumaczenia tego, co się musi zadać, czyli czy musi sprawdzić zadanie, czy musi się na przykład, nie wiem, umówić tam na rozmowę i tak dalej. Tylko tutaj już właśnie wyskakiwał automat ze wszystkimi informacjami. No to jest mega odciążenie i też takie psychiczne dodatkowo, nie tylko czasowo, ale też daje duży taki komfort psychiczny, że ja po prostu nie muszę o tym pamiętać. Tak, to jest to z tyłu głowy takie, że cały czas musimy być pewni, że odhaczymy całe takie checklisty. Myślę, że nam to właśnie automatyzacja pomaga zastąpić takie checklisty, gdy ma się na przykład, puszczam nowe ogłoszenie na stronę i teraz muszę je wszędzie zdystrybuować, puścić posty na socialach, na grupach, a automatyzacja może to zrobić za nas, tak? Że ona sobie pobierze to ogłoszenie ze strony, wpisze kod, w ogóle jest też możliwe, żeby zrobiła sama grafiki na podstawie informacji właśnie z ogłoszenia i wypuściła nam na wszystkie nasze kanały samodzielnie to i wtedy nie musimy już mieć z tyłu głowy, czy o czymś nie zapomnę. Adrian, jak to jest u Ciebie? Najfajniejsze automatyzacje, które udało Wam się wprowadzić i też jakby od których zacząłeś, a które są najbardziej zaawansowane? Co, no to na pewno wszystkie te związane z samym procesem rekrutacyjnym i z pipeline'em rekrutacyjnym, nie? Czyli jakby pierwszy autoresponder dla kandydatów z informacją z podziękowaniem za aplikację, ale my też w autoresponderze od razu mówimy, jak będzie wyglądał cały proces rekrutacyjny, mówimy też o tym, ile dni dajemy sobie na poszczególne etapy, o tym też mówimy na ogłoszeniu, ale jakby tak naprawdę kandydat dostaje informację, czego może się spodziewać w jakim czasie. Dwa, jeżeli jakby zweryfikujemy kandydata i go sobie przesuniemy na kolejny etap,
nie wiem, jest jakaś weryfikacja techniczna, to znowu kandydat dostaje automatycznego maila z linkiem do schedulera, takiego naszego wbudowanego Calendly, gdzie może sobie wybrać termin spotkania z osobą techniczną. Czyli znowu nie musimy dzwonić, pytać, czy ten termin ci pasuje, czy może ten ci pasuje, a czy ten temu pasuje. Więc jakby faktycznie z tej linka wybiera sobie termin spotkania. Trzy, jeżeli jakby, nie wiem, doślę na przykład jakiś właśnie wynik testu, czy czegoś tam robił, jeżeli chodzi o IT, to na przykład powiadomienie na Slacku, czy mailowe do hiring managera, że coś jest gotowe do zweryfikowania. Ale to też, o czym wspomniała Kasia, to też jest istotne, że możemy też na automatyzację spojrzeć tylko na to, że ona jakby zastępuje nam jakąś część naszego procesu, ale tak naprawdę też chociażby wszystkie templatki mailowe, tak, że my tego nie musimy pisać za każdym razem, tylko mamy, nie wiem, 120 templatek mailowych teraz u nas w Traficie, których korzystamy. Czy na przykład mamy w Traficie możliwość szukania bullet searcha, więc jakby sobie zapisujemy w ogóle też całe właśnie na przyszłość do wykorzystywania tych filtry, z których często korzystamy, udostępniamy innym osobom, a z takich już poza jakby systemowych, poza rekrutacyjnych automatyzacji, to wszystkie właśnie Slack boty, które na przykład my wprowadziliśmy coś takiego, że zauważyliśmy, że mamy jakieś takie spotkania liderów co tydzień, które czasem się spotykaliśmy i w sumie nie było o czym gadać, nie mieliśmy określonego w ogóle tematu, więc nie wiem, mamy chociażby takie remindery, że w poniedziałek do godziny 10 przygotuj agendę spotkania, każdy ma wypisać, jeżeli nikt nie wypisze, to spotkanie jest anulowane na przykład. Więc jakby takie rzeczy by w ogóle jakby też ograniczyć tą ilość spotkań, żeby przypomnieć o tym, żeby się na to spotkanie przygotować, wszystkie przypominajki są na plus. Okej, okay. To jest naprawdę tak. Ja pamiętam, że to takie ustawianie właśnie czegoś w poniedziałek, uzupełnij tabelkę, we wtorek weź tutaj wypuść post, to jest fajne, a też właśnie dla naszych tutaj ludzi, którzy nas słuchają, mam pytanie, macie czat dostępny i też chętnie byśmy się dowiedzieli, do czego wykorzystujecie automatyzację i czy udało wam się jakąś wprowadzić, to chętnie o tym poczytamy i zastanawiam się w ogóle, jak podejść do tego tematu, tak? Jak znaleźć rzeczy, które można zautomatyzować. Jak wy byście to zrobili? Powiedzcie mi, Adrian, może jak już jesteś na połowie, to... Co, no to pewne takie rzeczy trochę wynikają z jakiegoś takiego bólu, jaki masz sobie, że kolejny raz coś robisz. Albo że o czymś zapominasz na przykład, nie? Albo że musisz komuś o czymś przypominać. Więc jakby pewnie to powinno wynikać trochę jakby z twojej pracy, coś, czego cię wkurza i co faktycznie okazuje się, że można jakoś właśnie zastąpić, zautomatyzować. Zamiast takiego teraz jakby usiąść i się zastanowić, dobra, to na siłę znajdźmy coś, co możemy zautomatyzować, żeby sobie ułatwić życie, tylko pewnie wiesz, co cię boli w twojej pracy, nie? Pewnie wiesz właśnie, co ciebie już wkurza, bo już nie chcesz kolejny raz komuś przypominać o czymś tam, albo zapominasz o czymś tam. Więc jakby takie rzeczy pewnie wynikają trochę z tej codziennej pracy, a jeżeli chcesz, no to warto było jednak usiąść na koniec dnia, zastanowić się i zobaczyć, nie wiem, chociażby zobaczyć, co tak naprawdę dzisiaj zrobiłaś, jakby ile z tych rzeczy potem się okaże, że na przykład mogłaś zastąpić właśnie jakąś automatyzacją, a dzięki temu skupić się na czymś innym. Więc jeżeli nagle zobaczysz, że właśnie wysłałaś 40 wiadomości na Slacku do hiring managerów, żeby łaskawie otworzyli tą aplikację czy coś tam i dali komentarz, to może się okazać, że faktycznie jakbyś to zautomatyzowała i to byś spędziła na tym 2 godziny. Plus to, o czym też Kasia wspomniała, to jest takie trochę psychiczne obciążenie, nie? Że jesteś takim, kurczę, reminderem czasem, no, jako rekruter, a nie powinna być. Okej. Okay. Kasia, masz coś do dodania, czy się zgodzisz? Zgadzam się w 100%. Zgadzam się w 100%. Też to obniża w ogóle taki poziom, wiecie, trochę frustracji, nie? Bo jakby nikt nie lubi być takim przypominaczem. A jak już jakby wyskakuje to taki bot, taki automacik, to już nikt nie wie na kanale, kto go ustawiał. Albo przynajmniej, wiecie, to już nie jest tak, że o, Kasia mnie znowu pinga. Tylko to już idzie z automatu, więc to jest naprawdę takie pomocne. No i też to, co tutaj jeszcze pewnie dodam, to raz, że to odciąża nas, naszą jakby naszą pracę, natomiast też fajnie, jak tak sobie myślę o automatyzacjach, to pomyśleć tak jakby trochę jak taki UX designer, nie? Jakby my pracujemy też z innymi osobami w tej rekrutacji i też warto sobie pomyśleć, co ich może frustrować,
Może właśnie takie przypominajki, albo może ich brak, albo może to, że mają już, nie wiem, 10 narzędzi, z których korzystają, a jeszcze muszą wchodzić na ten ATS i tam patrzeć, czy nie mają jakichś maili, wiadomości. Więc wtedy może właśnie lepiej to wszystko zmigrować do Slacka i niech tam wpada. Więc też fajnie tak na koniec dnia, tygodnia czy miesiąca sobie o tym pomyśleć właśnie. Czy powiedzmy zamykamy jakąś rekrutację i też warto sobie takie retro zrobić, co mogłoby być faktycznie zautomatyzowane, może żeby i candidate experience było lepsze, ale też to experience tego hiring managera, który jest z kolei takim trochę naszym wewnętrznym klientem. Dokładnie. Chciałam właśnie o tym powiedzieć, że taki audyt podczas retro teamowego, czyli żeby raz na jakiś czas się zatrzymać i żeby pomyśleć o tym właśnie, co nas denerwuje, co mogłoby być lepiej, co cały czas musimy robić, co nas obciąża psychicznie też, ponieważ zazwyczaj mamy taką tendencję do tego, żeby robić bieżączkę i mało kiedy mamy ten czas, żeby faktycznie wziąć ten krok do tyłu i zobaczyć teraz, okej, robiliśmy i co jakby z tego możemy zautomatyzować, więc ja też często robię tak, samo dla siebie, tak, że robię taki audyt, tak, co robiłam w tym miesiącu, jakby w tym pomagają chociażby programy do zarządzania taskami, tak, czy to Jira, Asana, Trello, gdziekolwiek sobie spisujemy, fajnie to mieć, żeby mieć taką listę rzeczy, które się zrobiło w danym miesiącu i właśnie na nią spojrzeć, jeżeli publikujemy bardzo dużo w socialach, albo właśnie cały czas musimy coś podmieniać na stronie, albo robić jakieś grafiki, na przykład właśnie pod różne formaty socialowe, to wszystko można zautomatyzować. Ale mam dla Was pytanie, no i dobra, i teraz mamy takie pytanie i teraz mamy coś takiego, że zauważyliśmy, że okej, coś cały czas powtarzamy, jakąś czynność i to nas wkurza, to co robimy dalej? Jakby gdzie szukamy tych automatyzacji, jakby jak się za tym rozglądamy, jak się za to zabrać w ogóle? To na pewno zależy oczywiście od tego, jakiego obszaru to dotyczy, nie? Więc jeżeli, nie wiem, to jest jakby wkurza nas kwestia powtarzalnej właśnie komunikacji z jakimiś innymi osobami, no to możemy spojrzeć najpierw na te narzędzia, które wykorzystujemy do komunikacji, zastanowić się, co możemy tam jakby zrobić. Możemy chociażby ten Slack, tak? No Slack sam w sobie ma jakby masę opcji, żeby zautomatyzować właśnie pewne powiadomienia, boty i tym podobne rzeczy. Jeżeli to dotyczy naszego ATS-a, to jakby patrzymy, co możemy w ATS-ie zrobić albo z czym możemy ATS-a połączyć. Takie rzeczy jak Zapier i tak dalej. Jeżeli to dotyczy, nie wiem, chociażby kopii wklej, jeżeli chodzi o ogłoszenia, przygotowanie ogłoszeń, to można po prostu sobie zastanowić się, żeby stworzyć sobie jakiś zbiór, taki templatek, nawet trzymać się na jakichś Google Docsach czy gdzieś tam i sobie to spisać gdzieś. Więc jakby warto się nad tym pochylić i jakby zacząć zastanawiać się, jakby czego ten obszar jednak w pierwszej kolejności dotyczy. Okej. Okay. Kasia, masz coś do dodania, czy się zgadzasz? Tak się jeszcze zastanawiam. Też fajnie, ja zazwyczaj próbuję też zrobić jakiś taki chociaż wstępny research narzędzi, które można ewentualnie przetestować, które odpowiadają na daną potrzebę. Część z nich oczywiście jest płatnych, więc jeśli to jest jakaś rzecz, która jest potrzebna, nie wiem, tylko do jednej rekrutacji albo tylko dla jednego hiring managera, to warto czasami skorzystać z jakiejś bezpłatnej wersji albo demo, powiedzmy, czasami są takie możliwości, że przetestuj tam za miesiąc bezpłatnie, więc jeśli jeszcze nie chcemy gdzieś tam finansowo się obligować, no to są też fajne opcje. No więc pewnie ja też czasami szukam jakby wiedzy wewnątrz tutaj zespołów technicznych, nie? Mówię, słuchaj, mam taki problem do któregoś tam dewelopera i czy myślisz, że można to jakoś łatwy sposób zautomatyzować na podstawie, używając po prostu tych narzędzi, które już mamy? Bo okazuje się, że w samym Excelu można wyczyniać cuda, nie? Dokładnie tak. A powiedzcie mi, żebyśmy tutaj powiedzieli osobom, które nas oglądają, narzędzia do automatyzowania, takie już zewnętrzne, bo rozumiem, że są narzędzia, w których są automatyzacje, to jest na przykład właśnie Slack czy ATS, ale jeżeli chcemy połączyć dwa w jednym i one nie mają między sobą automatyzacji, to co używacie?
My używamy głównie Zapiera, więc jakby faktycznie Zapiera wykorzystujemy, bo jakby też sami go połączyliśmy z naszym ATS-em i Zapiera wykorzystujemy. Zapier oczywiście, jak każde narzędzie, ma swoje wady i zalety. Pricing trochę rośnie, jakby jak masz dużo tych automatyzacji zrobionych i faktycznie może trochę kosztować. Tak, ale to tak z naszej strony. Okay. Ja też dużo Zapiera w sumie używamy. Zapier jest, wydaje mi się, taki najbardziej łatwy do ustawienia, skonfigurowania, do zaczęcia. Ja ostatnio poznałam takie narzędzie Make.com i to jest też właśnie bardzo fajne, w którym można robić takie workflowy właśnie klikając drag and drop, tak? Czyli sobie znajdujemy jakiś element i go wrzucamy i tam podpinamy sobie rzeczy. Też jest bardzo łatwy, troszeczkę inaczej wizualnie wygląda niż Zapier i można właśnie widzieć tak, ten ogrom rzeczy, które są pospinane i tutaj podczas Tigers United ostatnio była taka konferencja i tam właśnie mówili o automatyzacji i pokazał Grzegorz Ruch, bardzo fajny człowiek od automatyzacji, właśnie swój workflow odnośnie publikacji postów, że napisze post i ten post publikuje się na wszystkich jego socialach, w mailingach, gdziekolwiek tylko ma jakąś społeczność, to jest w stanie to zdystrybuować jednym klikiem i mnie to bardzo zainspirowało, zaczęłam używać tego narzędzia i faktycznie to jest dosyć ciekawe. A to, co jeszcze chciałam wam powiedzieć, to jest taka dobra zaleta dobrego marketera, tak mi się wydaje. Ja staram się to zawsze przekazywać i teraz jak rozmawiamy o marketingu rekrutacyjnym, to też zawsze to jest moja złota rada, że dobry marketer idzie w pierwszej kolejności do dokumentacji narzędzia, tak? Czyli on musi dobrze znać narzędzia, na których funkcjonuje, szczególnie jeżeli za nie płaci. I właśnie w dokumentacji to jest taki najbardziej niedoceniane źródło wiedzy, gdzie faktycznie można się wszystkiego dowiedzieć. Więc jeżeli teraz nasi widzowie mają swoje ATS-y czy swoje jakieś komunikatory, to możecie iść do dokumentacji tego narzędzia i sprawdzić, jakie automatyzacje to narzędzie pozwala wam. I to jest taka fajna rada, żeby najpierw zerknąć tam, a później szukać też zewnętrznych narzędzi. Ale słuchajcie, przejdźmy do konkretów, do tego mięsa, czyli do waszych konkretnych przykładów. Które z was zacząć jako pierwsze? Możecie zagrać. Ja mogę zacząć. Adrian się pierwszy rzucił, to Adrian, pokaż nam swoją automatyzację i opowiedz o niej. Wiecie tylko, czy widać ekran. Kręci się, kręci. I jeszcze zanim zaczniemy tutaj, Oliwia, mam pytanie, czy polecicie narzędzie, w którym kandydat, kandydatka może przez jeden link zajrzeć do wolnych slotów kilku rekruterek, wybrać dogodny termin na rozmowie i umówić się o jednego z nich? To tutaj właśnie na czacie już przed chwilą Mateusz polecił Calendly, ja polecę wam Zencall, bo to jest polskie narzędzie, jeszcze darmowe i też właśnie rusza kampania dla rekruterów. A Kasia, Adrian? My korzystamy z wbudowanego u nas w Traficie. Okej. Okay. Schedulera. No, a Kasia? Wy coś macie, jakiś scheduling? My sobie korzystaliśmy zazwyczaj z tego Calendly, który tam też daje opcję ustawienia sobie kilku, tylko chyba tylko w płatnej wersji, wydaje mi się, a raczej na pewno. Ale ten ATS też, który mamy, też daje możliwość wyboru takiego chyba pomiędzy dwoma osobami najwięcej, ale ja jako rekruter mogę też przez ATS umówić te rozmowy już z kilkoma osobami, dowolną liczbę tam dodać. Okay. Więc nie wiem, chyba nie mam jakiegoś takiego najlepszej odpowiedzi tutaj niestety. Myślę, że odpowiedzieliśmy na pytanie, więc Adrian, scena jest twoja. Ja się zastanawiam tylko, jakbyście mogli nam dać na czacie informację, czy dobrze widzicie tutaj ekran, bo ja mam jakiś taki pomniejszony, ja sobie zamknę. Ja też mam malutki. Zaraz zobaczymy, co tutaj się da zrobić z tym. Może nas jakoś da radę zminimalizować. Teraz widzicie mnie, co nie? Mhm. Adrian, jakbyś mógł udostępnić ekran, bo tak to tak. Jeszcze wiesz. Raz robię, czekaj. Tak, jeszcze raz zrób, a my sobie tutaj ten zobaczymy na czacie, co tutaj piszą, czy ktoś napisał małe literki pomniejszone mimo pełnego ekranu. Właśnie. Nie wiem dlaczego, ale jest właśnie takie jakby tak, że jest taka obudowa, co nie, u Adriana. Dajcie mi chwilę. Ja tutaj patrzę na pełny ekran. Damy pełny ekran. Jakbyś, Adrian... jakoś...
ukryć Właśnie nasze twarze. tak. Właśnie tak, właśnie próbuję to zrobić. Ustawienia. A jakbyś, Adrian, mógł pokazać to, co miałeś pokazać, żebyśmy tak mniej więcej widzieli, a ja sobie tutaj będę testować różne rzeczy. Jak damy pełny ekran, jeżeli sobie ustawicie i schowamy czat, to teraz pytanie, czy jest troszkę lepiej? Bo ja już zaczęłam widzieć tak mniej więcej ok. Ja chyba nadal to samo generalnie widzę. Okej, okay. A Adrian, a czy ty możesz powiększyć po prostu ten ekran u siebie trochę? W sensie, wiesz, dać większy widok? Tam najwyżej będziemy tak faktycznie właśnie scrollować sobie w bok, w prawo, w lewo, także spróbujemy w ten sposób. O, teraz jest już chyba ok, zaraz powinno złapać ostrość. Jakbyś mógł też Command Shift i F, to wtedy schowasz sobie zakładki, to będziesz miał jeszcze więcej przestrzeni. O, teraz jakby wykorzystujemy na maksa ten. Jest, widać, okej, okay, widać. Już tak? Gdyta napisała też, że widać, także lećmy. A czy słychać mnie ok, bo ja słyszę. Tak, słychać mnie ok. Ale... Okej, okay. Dobra. Więc tak, my zautomatyzowaliśmy sobie część procesu rekrutacyjnego, czyli dla poszczególnych etapów mamy już automatyzacje mailowe ustawione, więc możemy sobie, nie wiem, jak kandydat aplikuje, powiadomić go o aplikacji, powiadomić też innych użytkowników, wysyłamy też informacje na Slack na przykład, a dodatkowo też to, co jest istotne, to jest to, że dla tylko wybranych etapów włączyliśmy automatyzację, czyli tam, gdzie chcemy, żeby jednak ten human touch miał miejsce, tego nie robimy. Czyli jeżeli odrzucamy kanta, nie ma jakiejś automatycznej templatki wysłanej, tylko faktycznie rekruter czy hiring manager wysyła, wybiera sobie powód odrzucenia, ale żeby to uporządkować, ale dalej jakby feedback konkretny daje. Więc jakby o to mi chodziło, żeby pamiętać o tym, że zostawiamy human touch tam, gdzie jest potrzebne. A natomiast jeżeli, nie wiem, kandydat idzie na kolejny etap, którym jest realizacja jakiegoś taska, to dostaje automatyczne powiadomienie. Tak samo to, o czym wspomnieliśmy wcześniej, tworzymy sobie dużo templatek mailowych, czyli tutaj, mamy dużo templatek mailowych, mamy 118 templatek mailowych, do których często wracamy, żeby wysypać właśnie, żeby też tą automatyzację mailową sobie ułatwiać. To, o czym też wspomnieliśmy wcześniej, to chociażby, czekajcie, to się przełączę teraz, jak to zrobić. Znowu to samo, Command, Shift i F i będziesz miał zakładki górne. Aj. Okej, okay, sorry. I sobie wracam. Teraz widać wszystko? Ja się zastanawiam, czy tak, no. Trzeba sobie, jeżeli widzicie czwórkę nas, a małe tylko okienko, to trzeba dać full screen i powinno być ok. Czyli znowu, jak wysyłam sobie maila do kandydata, wybieramy sobie też tę platkę, którą mamy utworzoną, albo wybieramy sobie na przykład link do Calendly czy naszego schedulera i kandydat sobie sam wybiera termin spotkania. Czyli to, co chcemy uniknąć tego dzwonienia, pytania, czy to pasuje, czy to nie pasuje, tylko faktycznie może sobie wybrać. Dodatkowo już oprócz naszego ATS-a mamy oczywiście zapiera. I tutaj też można fajne automatyzacje tworzyć. I to, co jest istotne, naprawdę nie trzeba mieć jakiejś technicznej wiedzy, tylko to jest taki drag and drop, który ułatwia nam całe życie. Czyli jeżeli na przykład, nie wiem, kandydat sobie, a nie to. Nie, ten trafik. Kandydat sobie zaaplikuje, chcemy go wysłać na przykład do MailChimpa, żeby sobie trafił do naszej bazy kontaktów w MailChimpie. I możemy sobie wybrać tak naprawdę, że nie wiem, nowy kandydat w rekrutacji i to nam tworzy na przykład gdzieś tu powinno być create. Natomiast to, co też jest istotne, to też działa w drugą stronę, czyli jeżeli na przykład wysyłamy coś z MailChimpa do naszych kandydatów, jakiś automatyczny mail masowy, to na przykład wtedy możemy też zrobić coś takiego, że jeżeli kandydat otworzy maila, to my sobie dodajemy notatkę u nas w systemie.
Czyli my na przykład widzimy, które maile są otwarte, czy kandydat kliknął w naszą ofertę, czy nie. Jakby w ten sposób automatyzujemy komunikację mailową też z naszym GetResponse'em czy MailChimp'em i StreamYard'em i dzięki temu to widzimy. Okay. No, więc jakby Zapier nam daje bardzo dużo możliwości. Ja wiem, że Kasia będzie już konkretnie też pokazywała na konkretnego Zapa, ale chodzi o to, że faktycznie jak widzicie, to jest ultra proste. Tutaj nie musimy kodować, znać jakieś informacje o API czy czymś tam, tylko faktycznie mamy gotowe już integracje, z których możemy sobie skorzystać. Mhm. Warto tylko wspomnieć, że tutaj wcześniej oczywiście jak instalujemy sobie Zapiera, tworzymy konto, to podpinamy sobie nasze konta, na przykład MailChimpowe czy ATS-owe do tutaj, stąd jakby Adrian może już bezpośrednio tworzyć takie połączenia, a tak, więc to jakby trafia dokładnie do naszego konta, bo teraz to może wyglądać tak, że Zapier wszystko wie sam. No łączymy po prostu konta, to też jest bardzo łatwe, prawda? Świadomie wybieramy, które konta łączymy. Czyli przykładowo ja sobie wybieram, że nie wiem, sobie tego trafi to połączyć. On sobie weryfikuje to połączenie, czy na pewno działa. I sobie wybieramy, zaraz testuję sobie. I wybieramy też, którego na przykład GetResponse'a chcemy połączyć. Więc znowu możemy sobie wybrać. I wtedy już mamy jakby to połączenie zrobione. I też możemy sobie wybrać, że chcemy to zapisać na liście w GetResponse'ie konkretnej, która nazywa się tak i tak. Jakby no faktycznie daje to dużo opcji do wyklikania. To co jest też fajne, to że nie tylko w kontakcie z kandydatami, ale też jeżeli prowadzimy eventy, czy to rekrutacyjne, czy nie, to też można to wykorzystać właśnie do tej komunikacji z uczestnikami, czyli że ktoś się zapisał na event, dostanie te powiadomienia. Jeżeli nasz system, taki jak tutaj na przykład dzisiaj jesteśmy na LiveStormie, on akurat sam wysyła powiadomienia, ale jeżeli by nie wysyłał, no to można takie rzeczy sobie ustawić. To co pamiętam jeszcze, fajnie właśnie pokazałeś Adrian, że okej, wpada nowe CV i to się tworzy automatycznie kontakt w MailChimpie. To, co można tu zrobić jeszcze krok wcześniej, że jeżeli ktoś na przykład się zapisze gdzieś, zostawi nam swojego maila gdzieś na stronie albo przez tak zwaną bramkę właśnie przejścia do formularza aplikacyjnego, albo na przykład na stronie uzupełni, że chciałby otrzymywać informacje o przyszłych ofertach, to też można dalej to automatyzować na taki sposób, żeby zostawić w MailChimpie tag, czy ta osoba, czy do tego maila jest już przypisane jakieś CV, czy nie, i wtedy jakby grupować sobie i do tych, którzy wysłali CV, wysyłać jeden komunikat, a do tych, którzy nie wysłali CV, na przykład przypomnienie, że hej, widzieliśmy twoje, że zacząłeś aplikację, ale nie skończyłeś, więc to też może być przydatne do tego, żeby nawracać tych kandydatów, żeby tworzyć te punkty styku cały czas, które są tak ważne i żeby się przypominać. No i ten mail jest bardzo cenny, bo jak już mamy dostęp do tego maila, no to gdzieś tam oczywiście nie spamuje, co jest też ważne, możemy utrzymywać kontakt z kandydatami. No, to jest coś, co my tak naprawdę też ostatnio zrobiliśmy, bo my zrobiliśmy coś takiego, że odpaliliśmy nasz newsletter do kandydatów, więc przygotowaliśmy taki newsletter, który wysyłamy do kandydatów z informacją o tym, że dostaną jakiegoś maila i też na jakich warunkach. Nie, będziemy ich informować raz w miesiącu o czymś tam, będziemy ich spamować. Natomiast jeżeli chodzi o takie automatyzacje, to mamy też kilka ciekawych przykładów, że nie wiem, z branży automotive jeden z naszych klientów ma zrobione coś takiego, że jak kandydat aplikuje, to w momencie aplikacji, jeżeli aplikuje na jakiś konkretny proces rekrutacyjny, to wysyłane są informacje o nim do platformy grywalizacyjnej i drugim etapem jest jakby przejście do grywalizacji, dostaje linka do grywalizacji, jeżeli przejdzie tą grywalizację pozytywnie, jest przesuwany automatycznie na kolejny etap w traficie z jakimś tam raportem, z czymś tam. Więc tak faktycznie jeden z automotów klientów jakby z czegoś takiego korzysta i jakby grywalizacja jest właśnie tym pierwszym etapem, która właśnie jakby też jest połączona z naszym systemem. Te sławetne testy na inteligencję. Ja nawet nie wiem, wiesz, jakiego to jest rodzaju, bo to nie jest jakieś tam, to mówię, to jest jakby pracownik w ogóle produkcyjny, więc to pracuje na produkcji gdzieś tam jakichś tam samochodów, więc faktycznie jakiś tam od 3 lat jakby już to wykorzystują, więc jakby w przypadku i kiedy na przykład tam aplikacji na konkretną rekrutację, to jakby ta grywalizacja jest takim pierwszym weryfikującym etapem. Okej, super. Kasia, proszę, tak. Twoja scena jest twoja.
Ja tylko chciałam dodać jeszcze tutaj, bo właśnie faktycznie podobnie sporo takich podobnych automatyzacji mamy też, wykorzystujemy w NetGuru, to co, o czym Adrian wspomniał. I o tej grywalizacji my na przykład używamy, mamy akurat Deskillera, taki test, który też wysyłamy często i on jest podpięty do ATS-a na jednym z etapów, więc po prostu też sobie klikamy, kandydat to już dostaje i później mamy zrobioną automatyzację z kolei też ze Slackiem i jak po prostu kandydat zrobi ten test, to dostajemy powiadomienie o tym, więc to jeszcze taki tak, dodatkowo to czekajcie, to patrzę, jak tu mogę udostępnić ekran. Okej, share. I teraz, czy widzicie mojego zapiera? Dobra, to jest coś, co ja już tak jakby przygotowałam, bo tak jak też tutaj Adrian wspomniał, te zapiery są mega proste w sumie. Jak ja się tego sama nauczyłam, to znaczy, że naprawdę jest proste. I można faktycznie bardzo łatwo sobie połączyć te różne narzędzia. Z tego, co ja widziałam, to Zapier chyba ma jakieś możliwości integracji z 500 różnych narzędzi można gdzieś tam wykorzystać, więc to naprawdę praktycznie pewnie w każdej firmie jest jakaś opcja. Ja tu sobie zrobiłam taki podstawowy zapierek, który łączy właśnie Workable, czyli ten ATS, z którego korzystamy, ze Slackiem. Tutaj Wam pokażę też, jak się w ogóle, o co chodzi. Więc generalnie wybiera się ten trigger, czyli ja tutaj sobie wybrałam na przykład nowego kandydata, ale jest kilka opcji. Można na przykład ten trigger wybrać, kiedy chcemy zdyskwalifikować kandydata, ale my podobnie, tak jak Adrian wspomniał, nie robimy tego z automatu, tylko piszemy feedback zawsze. To jest taka rzecz, której nie chcemy automatyzować tak naprawdę, ten human touch. Ale też używamy na przykład zapiera do tego updated candidate stage, czyli na przykład jak po HR callu wysyłamy kogoś na zadanie, i już zmieniamy też w tym workable etap, to też taki automat może wtedy wpaść na Slacka. No ja tutaj sobie wybrałam new candidate, czyli po prostu dostajemy powiadomienie, kiedy wpadnie nowa aplikacja. Tutaj później sobie wybieramy po prostu ten nasz workable, więc tak jak tutaj Kasia też wspomniała, trzeba po prostu najpierw z zapierem połączyć, stworzyć sobie po prostu swój profil i połączyć też ten profil z tym ATS-em. No i później mamy account tutaj NetGuru. Ja tutaj sobie wybrałam job, który mamy Senior Product Designer, jako ten, z którym tą automatyzację chcę zrobić. No i tutaj można ten trigger jeszcze przetestować również. I następnie wybiera się jakby to narzędzie, z którym chcemy połączyć Workable, i tutaj również się wybiera właśnie kilka opcji. Ja sobie wybrałam Send Private Channel Message, czyli stworzyłam sobie na poczet tego webinaru prywatny kanał na Slacku, z którym po prostu tego zapa połączyłam. Później też sobie wybieramy, no tutaj w tym wypadku ja wybrałam siebie na Slacku. I tutaj sobie możemy wybrać właśnie ten automat, czyli na przykład jak nam, możemy tutaj sobie wybrać, jest kilka opcji, jak wpada nam nowa osoba, możemy wybrać właśnie tytuł tego stanowiska, czy chcemy, żeby wpadł mail, czy tylko pierwsze imię, czy wszelkie przeróżne tutaj dane. I jest jeszcze dużo opcji, których ja tutaj nie użyłam, czy na przykład chcemy mieć jeszcze dodatkowy URL. No, to nie są jakieś takie rzeczy, które są potrzebne w takich podstawowych rzeczach. I dalej możemy znowu dać test. I ja sobie tutaj, żebyście zobaczyli, czy to działa, ja sobie po prostu zaaplikuję sama, bo już sobie pobrałam swój profil z LinkedIna, więc sobie nadal widzicie, tak? Bo właśnie nie wiem, jak on udostępnia, czy wszystkie zakładki, bo tam tutaj akurat nie ma opcji takiej jak na Google, że można sobie wybrać, którą zakładkę się dzieli. Dobra,
I teraz ja wpadłam w Applied i przechodzę sobie na Slacka. I moja aplikacja powinna wpaść. No, generalnie się pojawi. Tak, no. Pewnie się pojawi za momencik, bo to testowałam jeszcze tutaj wczoraj i wpadła, więc dzisiaj też na pewno, tylko to zazwyczaj z takim opóźnieniem chwilowym jeszcze wpada. No, więc to jest taki zapierek, ale też mam tutaj kilka już gdzieś tam u siebie. Poczekajcie, gdzie tu? O. Tych zapów, bo można też połączyć na przykład z kilkoma narzędziami. Tutaj mam na przykład połączony jeszcze z Google, z kalendarzem Google i jeszcze z Google Sheets. I to tego zapa używałam, kiedy chciałam zebrać informacje odnośnie tego, kto w tym z takich rekruterów technicznych z zespołu designu akurat najbardziej się udzielał, czyli na przykład prowadził najwięcej rekrutacji i wtedy to po prostu pomagało mi w to integrowanie właśnie też z kalendarzem Google i widziałam po prostu, ile na przykład tam designer X miał w konkretnym miesiącu przeprowadzonych rozmów rekrutacyjnych. To już na takiej bardziej taka ciekawostka, też usprawnia pracę, ale bardziej bym powiedziała, że daje możliwość na przykład zbierania dodatkowych danych jeszcze. Jak chciałam kogoś powiedzmy później poklepać po plecach, że jest bardzo, bardzo pomocny też i się bardzo udziela i dać mu kudosa. Tak, zdecydowanie to nam też te automatyzacje po prostu pomagają policzyć za nas pewne rzeczy i myślę, że to też jest bardzo ciekawe. Zapierze też jeszcze fajne to, że tam można warunki robić, więc można sobie robić, że jeżeli to jest aplikacja, która ma warunki takie i takie, to zrób to, jeżeli nie, to zrób to, więc tak. Dokładnie. Słuchajcie, ja już przestałam udostępniać, ale widzę taki dziwny ekran. No właśnie też widzę dalej twój ekran, jakbyś mogła spróbować. Wyłącz udostępnienie. Aha, dobra. No, jest, okej. Okay. No to słuchajcie, a jakieś takie rzeczy, które właśnie wam się nie udały, na przykład przy ustawianiu automatyzacji, gdzieś coś stwierdziliście, że wam nie wyszło, żeby teraz uchronić ludzi, którzy będą chcieli po naszym dzisiejszym spotkaniu coś sobie potestować i poustawiać. Macie takie lessons learned, na co uważać. Ja mogę zacząć, bo widzę, że się zastanawiacie mocno teraz. To, żeby wykorzystywać faktycznie tą opcję testowania, czyli jakby tego takiego bezbłędnego przetestowania na sobie, to co Kasia tutaj pokazałaś, że swój profil załadowałaś, sprawdzasz na swoich notyfikacjach i dopiero wtedy wypuszczanie tego na zewnątrz, zanim to pójdzie do ludzi. Też ja na przykład ostatnio, jak mamy zapisy do naszej grupy marketingu rekrutacyjnego na Slacka i tam jest, wiecie, już 100-kilkadziesiąt osób zostawiło swoje maile i właśnie chciałam tak mądrze zrobić, że okej, to teraz jak się doda nowy mail do tego spreadsheeta, to automatycznie wyśle się wiadomość, że witaj w grupie i się do Slacka doda ta osoba. No i oczywiście jak sobie wzięłam test, wrzuciłam, to się okazało, żeby do całej listy wysłało wiadomość po raz pierwszy i dopiero później by zaczęło do tych nowych faktycznie, no a ja nie chcę, żeby do 150 osób tam wyszła ta wiadomość, więc testowanie jakby na sobie, na spokojnie, na jakichś zupełnie innych scenariuszach, że to też nie jest tak, że poświęcimy trochę czasu i to się samo zrobi i będzie wszystko okej, tylko faktycznie musimy jakby trochę zainwestować czasu, żeby tego czasu trochę oszczędzić, więc to jest ode mnie taka rada, a nie wiem jak u was, może jakieś ciekawe historie macie? Chyba nie, ja tak chyba nie mam za bardzo takich fuck-upowych, o dziwo, ale to też przez to, że testowaliśmy bardziej na sobie właśnie, tak jak teraz tworzyłam jakiś taki fejkowy kanał na Slacku, żeby po prostu zobaczyć, czy coś działa. Natomiast chciałam chyba dodać jeszcze trochę do tego, co Adrian mówił o tym human touch, żeby uważać po prostu i nie automatyzować wszystkiego, bo łatwo tutaj popłynąć. Wiem, że jest trochę firm, które już na przykład korzystają z tego, z takich automatyzacji bardzo szeroko i na przykład również automaty i ta sztuczna inteligencja im weryfikują CV kandydatów, a można naprawdę stracić super ludzi przez to, bo jednak te słowa kluczowe mogą być mylące i też dużo zależy od tego na przykład w jakim
formacie, wyśle się CV, czasami nie zbiera na przykład dane narzędzie nie zbiera informacji, więc może automatycznie też kogoś odrzucić. Bardzo tutaj trzeba uważać i ja jakoś nie wiem, osobiście to odradzam, aż tak daleko idące automatyzacje. Podobnie z tym feedbackiem. My bardzo zwracamy uwagę na to, żeby go personalizować i też dostajemy mega zwrotki od kandydatów, którzy bardzo doceniają właśnie to, że im udzieliliśmy spersonalizowanego feedbacku i z jednej strony trochę gdzieś tam powiedzieliśmy, co było w ogóle super, na czym ta osoba, jakie są jej mocne strony faktycznie i też nad tym, nad czym jeszcze musi popracować, szczególnie jeśli to są feedbacki dla takich właśnie designerów czy deweloperów czysto techniczne. Dla nich to jest mega plus i więc to polecam. Z mojej strony to, tak jak wspomniałem na samym początku, ja bym chciał, żebyśmy jednak trochę ten temat automatyzacji odczarowali, że jakby nie ma w tym nic złego, jeżeli robimy to rozsądnie, bo to, o czym Kasia wspomniała, no cała rekrutacja to jest tak naprawdę pewna relacja pomiędzy kandydatem, rekruterem, hiring managerem, kandydatem i tak dalej i naprawdę przez pewne takie, czasem pośpiech, czasem jakoś taką chęć ułatwienia sobie na siłę życia można naprawdę skrzanić trochę tą relację, która mogłaby zaowocować w przyszłości, bo tak jak, nie wiem, Kasia wspomniała o tym, że odrzucali w NetGuru osoby i dawali taki konstruktywny feedback. Naprawdę jakby zebranie tego konstruktywnego feedbacku to nie jest tak, że pół dnia musisz poświęcić na to, żeby przygotować takiego maila, bo możesz sobie właśnie początek, koniec zautomatyzować templatkę, mieć środek jakby mięso, ustawić kolejne powiadomienie dla hiring managera, żeby na pewno dostarczyć ten faktycznie feedback i jak wyśle coś takiego, to może się zaowocować w przyszłości jakimś fajnym kandydatem, którego teraz być może odrzuciłaś, ale w przyszłości faktycznie może trafić do ciebie. Więc jakby podchodźmy tego rozsądnie, nie starajmy się automatyzować wszystkiego, natomiast dalej podkreślam, że nie ma nic złego w automatyzowaniu tych czynności, które nie wymagają jakiegoś takiego właśnie pierwiastka ludzkiego. Plus, no też ja nie jestem zdania, że wiesz, automatyzacje czy jakieś AI wyprą rekruterów, nie? One moim zdaniem ułatwią życie rekruterom w tych pewnych aspektach, które jakby, w których rekruterzy nie są aż tacy istotni, natomiast będą dzięki temu rekruterzy mogli się skupić na tych rzeczach, na których faktycznie jakby trzeba się skupić, czyli właśnie na tym budowaniu relacji z kandydatami. Okay. I to naprawdę się opłaca. Tak, widzimy, jak ludzie wracają do nas, bo mają dobry candidate experience i to naprawdę się opłaca, tylko na owoce tej pracy trzeba trochę poczekać. To jest jak marketing, nie? No jakby robisz, jakby budujesz swój jakiś tam brand awareness, przygotujesz jakieś kampanie, no to nie będziesz miała leadów i nie będziesz miała od razu jakby klientów w ciągu miesiąca, dwóch, trzech, tylko trzeba pamiętać o tym, że te działania, które ciebie teraz kosztują, przyniosą ci efekty za rok, dwa, trzy lata tak naprawdę, no. Ale to jest jakby, wiesz, to jest długoterminowa gra, nie? Jeszcze taka może personalizacja automatyzacji, tak? Bo jak mówicie, że są templatki i wiadomości, to nawet po sobie wiem, że jakby od razu wiadomo, już człowiek wie, czy to jest templatka, czy nie, ale jeżeli się doda do niej taką personalizację, że okej, wrzuci się to imię, które można zaciągnąć z systemu, wrzuci się informacje o tym na przykład, który rekruter się zajmie twoją rekrutacją, tak? Bo się podpisze, nie, że zespół się podpisuje, tylko że konkretna osoba. To są takie małe rzeczy, które w tej automatyzacji można spersonalizować i które dadzą zupełnie jakby inny pogląd i wrzucenie też, nie wiem, nawet zdjęcia w tych wiadomościach, które są automatyzowane albo cokolwiek innego, co pokaże, że okej, to też nie jest taka templatka z systemu, która leci do wszystkich, którzy używają danego narzędzia, tylko my jakby poświęciliśmy jednak trochę czasu, żeby tą templatkę jakby zrobić po swojemu i to też myślę, że są takie malutkie rzeczy, które się razem łącznie składają na to, że ktoś myśli, okej, oni dbają o mój experience w tym całym procesie rekrutacyjnym i jakby templatka spoko, rozumiem, że mają dużo pracy, ale to jest jakby też coś innego i te wydaje mi się, że to warto zainwestować, także automatyzujmy, ale mądrze, z personalizacją, to co sobie zapisałam, to dbajmy o ten human touch, bo to jest dbanie o candidate experience najprościej w świecie mówiąc.
No i pytanie, słuchajcie, dobiegamy do końca. Widzę, że pytań od tutaj naszej publiczności na razie nie ma. Będzie można je zadawać 8:45 w piątek na naszej grupie na Slacku, będzie formularz do zapisów, więc jeżeli ktoś będzie chciał wziąć udział i sobie pogadać, pokazać swoje automatyzacje albo się podpytać, to śmiało. Teraz można jeszcze do nas pytania zadawać. I widzę, że Katarzyna pisze. Można napisać też dzięki, albo jest jedno pytanie od Livii, na nie już odpowiedzieliśmy. To było pytanie właśnie o te sloty, od narzędzia do slotów. Tutaj Calendly, Zencall, to są dwa takie podstawowe, które albo jak na przykład Trafit ma swój własny scheduler, to też wydaje mi się, że to jest ok. Słowa... Ale ja się zgadzam z tym, co tu jest napisane, że w sumie newsletter to jest najbardziej niewykorzystane narzędzie przez HR, nie? Bo jakby, no mówię, my zaczynamy dopiero zabawę z tym, więc nie chcę to się wyłączać, że to jakby robimy jakoś zaawansowanie. Pierwsze dopiero wysłaliśmy w zeszłym tygodniu chyba, ale faktycznie mamy plan, żeby mocno ten newsletter wykorzystać i to znowu też trzeba rozsądnie zrobić, nie do tego, żeby spamować deweloperów, którzy są spamowani milionami maili i wiadomości na LinkedInie o nowych ofertach pracy, tylko żeby faktycznie nasz cel, na przykład nie wiem, budowanie newslettera tego HR-owego jest to, żeby stworzyć, zbudować, rozwinąć i pozostawić tą relację z kandydatem, żeby on w ogóle jak za ten rok, dwa lata pomyślił o zmianie pracy, żeby pamiętał, że jest taka firma jak Trafit, która robi i wiem na bieżąco, co oni robią na przykład, nie? E-mail marketing, kolejny piękny temat na społeczność marketingu rekrutacyjnego. Myślę, że o tym też moglibyśmy spokojnie pogadać godzinami, bo i się dostaje takie od korporacji maile, które widać, że po prostu tam zero human toucha jest, tak? Po prostu leci automat jakiś, a ten na przykład mail, który ostatnio wysłaliście właśnie zaczynając ten swój talent pool komunikacji z nimi, widać było, że się przyłożyliście do tego, że to jest takie bardziej spersonalizowane i że widać, kiedy rekruterom, kiedy firmom zależy na utrzymaniu relacji, a kiedy zależy na wyrobieniu po prostu jakichś targetów, tak? Także trzeba być mądrym. Kasia, jakieś ostatnie słowa podsumowania odnośnie automatyzacji? Zastanawiam się, zgadzam się ze wszystkim, co Adrian powiedział. Jeszcze warto w tych pierwszych może takich wiadomościach, które wysyłamy do kandydatów po ich aplikacji, dodać jakieś takie czy linki, czy materiały, załączyć, też te automatyzacje na to pozwalają, które trochę im jeszcze przybliżą na przykład kulturę firmy. My też tak robimy. Na przykład stworzyliśmy sobie nawet na Spotify'u po prostu playlisty i też podsyłamy kandydatom w oczekiwaniu na nasze spotkanie, posłuchaj sobie. I to naprawdę ma fajny wydźwięk. Takie wiadomości, które wysyłamy na LinkedInie, już tak mówiąc sourcingowo bardziej, też warto naprawdę, warto je personalizować. Ale tu jest podobnie jak w tych ATS-ach, że naprawdę templatka, można sobie stworzyć templatkę, gdzie początek, koniec są takie same, tylko po prostu później jeden akapit na przykład sobie personalizujemy i to nie zajmuje pół godziny, tylko naprawdę to może być 5 minut maksymalnie. A warto, bo informacje zwrotne są powalające. Naprawdę. Fajnie. Słuchajcie, to mamy nadzieję, że przybliżyliśmy trochę temat automatyzacji w HR-ze. Pytania można oczywiście na naszym Slacku zadawać. My tam jesteśmy i zawsze odpowiadamy i możemy sobie pogadać o narzędziach, pogadać na różne inne tematy, także zapraszamy Was, jeżeli Was tam jeszcze nie ma. Adrian, Kasia, ja jestem naprawdę mega wdzięczna, że poświęciliście swój czas, przygotowaliście i pokazaliście też za kulisami, co się dzieje u Was i opowiedzieliście o tym, jak wykorzystujecie swoje automatyzacje. Mam nadzieję, że fajnie się też tutaj bawiliście i sobie poukładaliście wiedzę przy okazji. Także gorące dzięki Wam i też wszystkim, którzy nas słuchali, bo widzę, że zebrała nas się tutaj mała ekipa. Także dziękuję wszystkim za obecność. I to by było na tyle chyba dzisiaj. Dzięki też, Kasiu. Dzięki, Adrian. Trzymajcie się. Dzięki. Cześć.